Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas Andrzej Iwan oraz najciekawsze mecze piłkarskie tego weekendu. O wznowieniu rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy porozmawialiśmy z byłym piłkarzem reprezentacji Andrzejem Iwanem. Panie Andrzeju, za tydzień wznawia rozgrywki nasza Ekstraklasa. Patrząc na składy na papierze, chyba dalej można powiedzieć, że to póki co Legia wydaje się głównym faworytem do obronienia tytułu w tym sezonie. No na pewno tak, ale jeśli popatrzymy pomimo tego bardzo mocnego papierowego składu, jak grała Legia jesienią, no to wcale nie jest takim zdecydowanym faworytem, bo Górnik mający, jeśli chodzi o papierowy skład, naprawdę słabszych zawodników, deprze mocno po piętach. Tak samo Lech na pewno, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, bo uważam, że Lech kadrowo jest również bardzo mocny. Tak, na pewno Legia jest faworytem, ale nie takim stuprocentowym. Uważa pan, że ten zmiana na stanowisku trenera, duet Norwezy mogą zmienić coś w porównaniu do tego, co prezentował Jan Urban z Legią? No, o tyle mogą zmienić, że nie tylko trener będzie decydował na przykład o składzie czy o innych rzeczach, że będzie więcej takiej demokracji być może przy ustalaniu pewnych rzeczy, na które Janek no, nie chciał sobie pozwolić wtrącać się prezesowi czy innym ludziom. Uważał, że to należy do trenera. No i to było chyba przyczyną tego, że rozstaną się z nim. Widzi pan szansę, żeby Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław odbiły się od tego dna w drugiej części sezonu? No na pewno. Według mnie zdecydowanymi faworytami do spadku, no w cudzysłowie oczywiście mówiąc faworyci, jest Widzew i Podbeskidzie. Pomimo tego, że Widzew no, jakoś tam próbuje i również Podbeskidzie próbują szaleńczo się wzmacniać, ale no nie wiem, co by nie robili, to raz Podbeskidzie chyba jednak piłkarsko jest zbyt słabe. Natomiast Widzew no, organizacyjnie nie, myślę, że nie podoła ze względu na to, że ma jakieś tam ograniczenia finansowe i problemy, jeśli chodzi o prowadzenie klubu. Jeśli chodzi, popatrzymy na transfery, to jest specjalnie chyba tak nudno jak w naszej Ekstraklasie. No chyba można wyrazić głównie tego, że Małecki przyszedł do Pogoni Szczecin, Wisła sprowadziła Szczylica. No na pewno, to jest super strzał, jeśli chodzi o Szczylica, bo wszyscy chwalą Gargułę za ten sezon, ale to chwalenie to jest chyba takie porównanie do przedostatnich dwóch lat tej gry, którą prezentował Łukasz, a ona była fatalna. Więc tutaj wcale ja bym tak tego nie przeceniał, więc Stylisz tutaj będzie no, niesamowitą pomocą. Znając Smudę, wyzwolić z niego te cechy wolicjonalne, a piłkarsko jest to znakomity zawodnik i to bym przede wszystkim uznał za rewelację transferową. Oczywiście Patryk Małecki w Szczecinie. No, Patryk pokazał, że nawet w Wiśle, gdzie no, czuł się pełnej krwi Wiślakiem, czuł się naprawdę i był doceniany przez wielu kibiców, tych najważniejszych powiedzmy dla klubu. Pokazał, że jednak no, nie zawsze jest w stanie podołać i nie będzie mu łatwo w Szczecinie. Musi zapracować na zaufanie kibiców. Oczywiście to są takie dwa głośne transfery. Natomiast no, reszta, no, tak krawiec kraje jak mu materii staje, więc tutaj no, bieda w klubach jednak wychodzi i nie stać nas na dobre transfery. A Dudka w Wiśle to byłby dobry pomysł? Tak, moim zdaniem tak, bo Darek jako defensywny pomocnik idealnie by tutaj pasował. Kapitalny trójkąt można by było stworzyć, duet, znaczy Dudka, Chrapek, przed nimi Stylisz. To była rewelacja, bo moim zdaniem Stepanowicz gra troszkę jednak na kredyt. Przed nami wiele ciekawych spotkań w czołowych ligach europejskich, więc zapraszamy na przegląd wybranych przez nas meczów. W lidze angielskiej najciekawiej zapowiada się mecz Liverpool-Arsenal. Gospodarze przystąpią do tego spotkania z 8-punktową stratą do Arsenalu, no i będą chcieli zniwelować te różnice,
aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo trudne. No bo Liverpool niby potrafi grać u siebie, niby przegrał tylko jeden mecz w tym sezonie, ale nie sądzę, żeby pokonał Arsenal. Arsenal, który jest na pozycji lidera, Arsenal, który jest w gazie. No i tutaj chyba będzie jednak remis. Tak bym postawił, że oba zespoły podzielą się punktami i ta różnica 8 punktów Liverpoolu do Arsenalu zostanie po tej kolejce utrzymana. W lidze niemieckiej wydaje mi się dwa zwycięstwa na wyjeździe. Pierwsze to w Bremie powinna wygrać Borussia, no a drugie w Norymberdze Bayern Monachium. Borussia już dawno nie wygrała, średniak z Bremy idealny rywal na przetarcie. Natomiast piłkarze z Monachium kroczą dostojnym krokiem, idą od zwycięstwa do zwycięstwa. Wydaje mi się, że w Norymberdze na boisku 15 zespołu Bundesligi nie powinni się potknąć. W lidze hiszpańskiej mecz Real Madrid-Villarreal. Oba zespoły w czołówce. Villarreal prawdopodobnie będzie grał w europejskich pucharach, no ale nie jest to drużyna, która ma szansę pokonać Real Madryt, tym bardziej, że zespół z Madrytu gra u siebie. 4 mecze bez porażki Realu, 3 mecze bez porażki Villarreal. No, dla jednej z tych drużyn ta seria na pewno będzie się musiała skończyć. Wydaje mi się, że Real pewnie wygra, mimo że Villarreal w tym sezonie gra naprawdę dobrą piłkę. Grają ładnie, grają z klasą, ale to jest jeszcze za mała klasa, aby pokonać chłopców z Madrytu. Lazio-Roma to mecz, który najciekawiej zapowiada się w lidze włoskiej, no bo to derby, derby szczególne, derby Rzymu, tam zawsze jest gorąco, atmosfera mega podkręcona, specyficzni kibice. To chyba najbardziej gorące derby w całej Italii. No i jeden faworyt, tak by było przynajmniej na papierze. Roma, która ma kilka punktów straty do Juventusu, która jest na drugim miejscu w lidze. No i Lazio, które ciągle ma szansę jeszcze na europejskie puchary. Wydaje mi się, teraz powiem banał, że to mecz specyficzny, że w derbach nie ma faworytów, ale wydaje mi się, że tak właśnie będzie, że Roma nie wygra tego spotkania, tylko że oba zespoły podzielą się punktami, po jednym punkcie Lazio i jeden punkt dla Romy. Po raz kolejny zapraszamy Was do skorzystania z naszej mobilnej aplikacji Betsson i do wypróbowania jej na Waszym iPhone'ie. Jeżeli będziecie mieć jakieś uwagi, to dajcie znać. I pamiętajcie, że my widzimy się za tydzień. Cześć!